Siemano widzowie, z tej strony są, zaczynamy kolejny odcinek z gry Circle Empires i lecimy dzisiaj z nową grą, ale tak, ostatnio dostaliśmy w pierdziel pierwszy raz w tej gierce, gdzie po prostu nie udało się wygrać gierki. I dzisiaj będzie ponowna próba do tego, żeby przejść na tym poziomie trudności najwyższym, jaki mamy, żeby odblokować nowe postacie. Więc tak, wybieram tą postać do tego, Fuse Ekonomistę, bo on ma bank na start i 400 jedzenia, 4 robotników i przejęte kręgi otrzymują 2 sterty złota. Więc będzie miał nadzieję szybszy dostęp do fajnych jednostek, więc może to się uda, nie? Więc bierzemy łowę na potwory, tego smoka przeklętego, 49 kręgów i może dzisiaj się uda, koszmar. Czy dam radę ten koszmar pokonać dzisiaj? Nie wiem, ale myślę, że to jest chyba najlepsza postać, jaką można do tego po prostu wypróbować, więc dobra, koszmar, rozpocznij grę. Mam nadzieję, że to się uda. Naprawdę mam nadzieję, że to się uda. To może rozwalić. 635. To rozwalimy pierwsze. Tak. Oni zbierają złoto, tak? Zbieracie trochę złota, czy nie? A nie, bank mi zbiera. Dobra, bank ich zbiera, oni zbierają to. Ile kosztuje taki łucznik? Złoto, okej. No ja, ale... Ja bym chciał tego łucznika na start. Widzę, że tu w ogóle fajne kręgi. To jest 1000, ale to nas rozwali, tego nie atakujemy jako pierwszego, to później. Myślę, że najpierw to, chociaż to są kurcze duchy, one nas zastunują. Ale chodzi mi o to, że to jest to podpalenie, nie? Jak to rzucimy, to jest niby domek, 1 i 410 siły. Może od tego i wtedy to, nie wiem, zobaczymy jeszcze w ogóle, jak jest to ułożone. Aha, w ten sposób. No dobra. Postawię sobie tego ziomka. Czy to jest dobry pomysł? Nie, chyba. Postawimy jak najwięcej tego możemy, postawimy już tego rycerza też. I zrobimy tak. I to jest siła równa 365. Okej. Okay. Dobra, no to co? No to chyba ruszamy na nich, nie? To chyba nie ma innego sensu. No zlecimy. No miejmy nadzieję, że się uda, nie? Te konie są fajne. Mam nadzieję, że one dużo porobią mi. Ten domek. Ten domek, oni się nie będą rozbić. To jest najważniejsze, dlatego tam są jednostki. Dałem radę. Dobra, bronimy muru. Zostawiamy tego. Mamy 435 siły z tego. Okej, okay, siema. Wiem, że mi wjechaliście. No i rycerz mi rozwala niestety konia. Strzelca. Dobra, straciliśmy mnóstwo siły potem. Niestety. 405. No nie jest najlepiej. Czekam teraz chyba na... Dobra, no na razie kupię z tego robotnika. Niech on tak typowo zbiera złoto. Tu jest, aha, to chyba prędzej niż to, co? Chociaż to ma ty... Dobra, chyba tamto, bo... Chociaż to są tylko zombiaki zwykłe, to są lepsze jednostki niby. To jest dyniacze, to może być dyniacze, nie wiem. Postawię go, aczkolwiek ja bym chciał mimo wszystko to, nie? Wiecie czemu, na pewno. Kolejnego robotnika postawię. I tak, kurczę, złoto, jedzenie. Postawię sobie na razie tego ziomka. 505 siły, no tak słabo, nie? Co to jest? Po prostu chyba... To jest ten, co życie daje, tak? Kontrola życia, no. Ale czy to mnie uleczyło? Czy to leczy moje jednostki? Zobaczcie, że oni mają full HP. Nie, to... Może trochę? Ej, to by było fajne, jeżeli to leczy jednostki, jak się tu stoi. No, bo teraz też niestety nie potrzebuję healera. I tak musiał mieć healerka generalnie jakiegoś. Dobra, ale chyba lecimy w te atak, nie? W koni. Więc okej, okay, oni się tutaj, widzę, rozrastają, więc chyba najpierw ich trzeba stąpić, bo niedługo będzie ich za dużo. Więc chyba zrobimy tak, 720 siły, chociaż te pompki nas rozwalą. Chyba jednak wybieram ten atak, no. To jest ważne, co wybrać do ataku w tym meczu, niestety. Ale myślę, że to będzie chyba okej. Okay. Tak podpaliliśmy właśnie i może to się uda, nie wiem. To tak brzmi słabo, takie mówienie, że może to się uda. I wysyłanie swojej jednostki na walkę, no ale kurczę, no. Ten poziom trudności nie jest łatwy, to już poznałem wiele razy. A no, to tak naprawdę wiele no, większość nie udano, w sumie wszystkie, ani razu, żebym go nie pokonał. Raz, żebym go tylko na odcinku pokazał, bo reszta to była totalna klapa.
Więc wiecie, o co chodzi na pewno, że to jest tak po prostu... Ej, tu zombiak mój pracuje dla mnie. Bardzo są zombiaka i on mi pracuje, zajebiście. Tylko, że on zginie po czasie, to wiadomo, tak chyba na te zombiaki. 1140 siły, no jest 1320. No ja bym to teraz zaatakował, tak szczerze, z taką siłą, to myślę, że on się raczej powinno udać, nie? Mają jednego nekromanty dniowego i to jest to. Jakby oni nie mieli tego nekromanty, ja już tam dawno bym wjechał i był, nie? Ale mają. Ale dobra. Dawaj tego nekromanta wtedy. On się fajnie ustawił blisko dla łuczników, więc liczyłem na to, że się to fajnie uda. Walka trochę nierównomiernie się rozstawiła. Dobra. Zaoszczędziliśmy 1200 siły, udało się jakoś to ogarnąć. To weźcie sobie, zajebiście. Farmer, niestety się tutaj nie trafiła ta halloweenowa dynia. Dobra, znowu jak będzie za nami wyłaził. Trudno, a dobra. Dużo siły, bardzo dużo siły. To na dole trzeba, to na dole trzeba. Żeby tylko nasi przeciwnicy nas za szybko nie zaczęli atakować, nie? To by było epickie. Żebyśmy po prostu zdążyli sobie, wiecie, ogarnąć jakąś armię. Ale fajne jest to, te mocniejsze jednostki to jest na pewno spoko decyzja, żeby tak zagrać. Dobra, zombiaczki teraz. Mój zombiak to w ogóle nie wie, co się dzieje chyba w świecie. To złoto to jest przydatna sprawa, nie? Tak naprawdę. To jest fajnie, że to jest bezpieczny krąg, przecież to jest kitu. Jak ja tu nic nie zrobię, to jestem tu bezpieczny. Ej, to jest mega. Ale zostałem z tym mimo wszystko. Czemu to cały czas rośnie siła? To mnie denerwować zaczyna. Stłamście ich, dziękuję. Co tu jest? O kuźwa. Dobra, mamy tutaj poważnych enemy, widzę. 1700 siły wbiliśmy. Nie pamiętam, ile to było siły. Ale bym ich stłamsił, zważywszy na to, że... A, nie poszliśmy tam. Dobra, okej, to go. Ze względu na to, że po prostu... no nie wiem jaką mają siłę, a pamiętam, że mieli mniejszą niż to i oni się nie mają domków, więc powinniśmy to zaatakować moim zdaniem. Więc dobra, polecimy sobie w to miejsce w takim razie i po prostu postaramy się rozwalić. Dobra, cała moja armia, 2160, na luzie powinniśmy to zrobić. Tylko martwi mnie to, że im bardziej się rozszerza moja armia, tym bardziej enemy będą mnie po prostu nawiedzać, nie? Oni będą chcieli mnie atakować też. Fajnie. No to co? Atak, nie? Tego druida najpierw. Ja mam nadzieję, że to nie był błąd, żeby ich zaatakować. Tu się namnożyli od razu, jak tylko przyszedłem. O kurde. Tu mi weszli przeciwnicy. Czemu jak armia rozwali krąg, ona tam zostaje i nic nie robi? Czemu ona od razu nie wraca się na te tyły? To jest słabe. Dlatego, że właściwie że zawsze jak jest atak, to ja zaczynam dostawać jednostki tutaj, bo po prostu tak to wygląda, że trzeba, no, na moje oko. Wylewelują, to trochę dobra. Znowu farmerów. No ja chciałem generalnie mieć te pola, gdzie teraz się tu wjechałem, właśnie na tą górę, bo tutaj jest bezpieczniej. W ogóle ile to jest kręgów? 49 powinno być, dobra. Jakoś tak... nie wiem. Mogę wampirkoś. Nie mam 300 złota, a zaraz będę miał to. Może poczekam, żeby mieć tego jednego wampira. Wiecie... O kurde. Nieważne z tym wampirem. Tutaj olewam, ale... Trudki mają, to jest najgorsze. Dawaj tą wieżę. Dawaj ten budynek. Oni wszyscy biją to, no nie. Ten budynek. Fast, i teraz ten. Pomarańczowie nas atakowali. Tu wieśniacy widzę, że nie przeżyli. Albo nie było ich wcale. Dobra, dostały w każdym razie. Co zostało z mojej armii? 3200. Ja bym to od razu jechał odbić, nie? Tak szczerze, bo no, na to by wychodziło chyba dobrze, żeby tak zrobić. Nie wiem, kupię sobie zwykłych łuczników i może zwykłą armię. A, dobra, okej. Okay. 3400, no robimy ich. Robimy ich, bo nam przejęli. Znaczy, no nie powinienem na to teraz patrzeć, to jest tak bardzo... O, żołnierski pancerz, to jest dobra sprawa. Zastanawiałem się, że też na drugą postacią się gra dzisiaj. Tam co właśnie te pancerze i tak dalej, no ma tańsze, nie? Szybciej odblokowuje, wiecie o co chodzi. Czemu ta armia tam nic, nie wiem, oni się nie ogarniają. Dobra, w każdym razie mamy fajną armię. Ja bym chciał tego healera mimo wszystko jednak teraz. 500 złota, poczekam sobie na healerka.
Przejdę sobie tutaj, zniszczymy to, żeby mieć jakąś tam dodatkową jednostkę, którą jest wampir! Ale się fajnie trafiło, bo jak on przeżyje dłużej, to on będzie mocny. Dobra, healer, fajnie. Jeden chociaż na moją armię całą, wybij się. Że tu mnie nie atakują, to jest fajnie. To jest potężna armia, nie? Tam ja muszę mieć, to jest za mało co mam, to jest naprawdę za mało. Dobra, ja bym chciał to zaatakować. Chciałbym to zaatakować. Może katapultę powinienem zainwestować, nie wiem, tak się zastanawiam. Ale mogę ty... Dobra, jeszcze tego... Okej, ile mam? 4150. No ja bym poleciał, ale niech się trochę podlecą, bo mimo tego, że mam taką siłę, to w małej ilości życia. Więc niech sobie polecą się. Też obawiam się najbardziej tego, że ja zacznę gdzieś atak i mnie zaatakują. To jest najgorszy moment. Ja to kupuję randomowe jednostki tak naprawdę, bo tak naprawdę czekam do ataku... W sensie teraz dokup... Dobra, jak mi stać na to, to... bo teraz do ataku tak naprawdę ja bym chciał... jak to się nazywa? Po prostu czekam, aż oni będą mieli wszyscy pełne życie, ten healer sobie pohiluje ich i wtedy dopiero zaatakuje, o to mi chodzi. Więc tak naprawdę nie chcę tutaj super armii jakiejś super dodawać, tylko dodaję, bo jest hajs. Trzeba mieć jak największą szansę, żeby ich rozwalić, wiadomo, nie? Okej. Czy ja chcę się przed tym bronić? No wypadałoby, że muszę, ale... jest drugi atak. Tutaj. Chyba lepiej by było, jakbym jednak tutaj się bronił, a nie tam. Tu jest banknik w ogóle. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Macie tu spawner? Oni usnęli. O Boże, nie. O kuźwa. Tam też mnie zaatakowali. O tym mówiłem, ale z tych ataków, jak się ogarnie, to będzie się dało podnieść, mówię wam. Nie mogę tych grzybków, one mi dadzą trochę jednostek. Healer przetrwał, to jest ważne. To jest mocna jednostka, ale nie chcę chyba jej teraz stawiać. To jest ważne, czy healer przetrwał. Przetrwał, dobra, idziemy z powrotem tutaj. Oni nas tutaj trochę zabrali, co nasze. My to zaatakowaliśmy, nie, my to chcieliśmy zaatakować, a nie zaatakowali nas. Tu jest potwory tysiąc coś, ja bym wolał chyba te potwory zaatakować. Nie wiem, najgorsze jest to, że ja nie wiem, co one potrafią. Widziałem je parę razy już oczywiście na walce, ale ja nie wiem, co one tak do końca potrafią. Wiecie, o co chodzi, nie? W 100%. No dobra, tylko że przewaga sił jest niesamowita, więc nie wiem, teoretycznie powinniśmy ich rozwalić. Teoretycznie. Ale mam nadzieję. Będzie tutaj brak ochrony pole, a ja tylko przejmę, nie będę nawet go za bardzo się nie zajmował. Siła moja nie spadła. Dobra, mamy to. Przejmę to pole, żeby je mieć. O, żeż kuźwa, ale fajnie. To atakujemy już ich, nie? Bo wiecie, moje jednostki stwierdziły, że skrót będzie dobry przez enemy pole, nie? To jest zajebiste w tej grze też. Że najlepszym skrótem będzie przejście przez armię wroga. Dobra, tutaj ewidentnie nie chcę się za bardzo mieszać. Atak na górze dalej, o kurde. Budynki rozwalam i mam nadzieję, że to na przyszłość pomoże. Dobra, tu im postawię tego konia specjalnego jednak. Niech mają. Chociaż ja wiem, że on nie leveluje, to... Ej, w ogóle mogę tych stawiać, nie wiem. Myślę, że tylko tego, lol. Dobra, okej. Go na atak, bo nas atakują, co wy robicie? Dobra. Farming, wiadomo. Tylko, że tu jest tak potężne, że wow. Ja jednak zostawię te mury, wiecie? Ja jednak ich nie będę rozwalał, tak w sensie. No w ogóle mnie zombie atakuje, to jest dosyć zabawne. Tu można pole przejąć. Tu można zejść na dół. Czy żyje lekarz? Wiem, że jest tylko jeden. Jeżeli żyje. Właśnie o tym chodzi, nie? Ale tam się podleczyli, XD. Nie wiem, gdzie jest ten lekarz. On chyba jednak nie żyje. No, a to słabo. Bez lekarza to słabo. Tu mi wiem, że napierdziałem to pole, ale ja go nie chcę, je mają. Naprawdę mam dosyć spoko pola, farmerów mi zajebali, więc muszę ich odstawić z powrotem. Dostawić bardziej. No dobra, i to mi w ogóle przejęli, ale to oleja na razie. Zaatakuję tych, bo widzę, że tu w ogóle siła wpada. O, mogę healera, to dobra, to problem się rozwiązał. Troszeczkę. Budynki, pamiętajcie, najpierw. Dobra, mam dosyć zebraną armię, chciałbym powiedzieć, że w tym odcinku, więc
może ta siła da radę. Najgorzej zauważyliście, że oni atakują grupami dosłownie, kilka naraz jednostek mnie atakuje, co po prostu jest masakrą z wiadomych powodów. Dobra, mamy nowy najbezpieczniejszy krąg, tu leci bank, wieśniaki i to jest nowy najbezpieczniejszy krąg nasz, tylko że trzeba zaatakować, myślę, że najpierw to pole z prawej. Tu się napierdzielam, to fajnie, ale nie wiem, czy tam siły nie przybędzie za dłużej. Dobra, lecimy w każdym razie tutaj, kolejny lekarz, tak, lekarzy jak najwięcej sobie chyba dzisiaj, że po prostu jak najmniej tracić w walce, no, to jest ważne, że dzisiaj jak najmniejsze straty w walce to jest dosyć ważna sprawa. Tutaj nie mam widzę wieśniaków, bo to szybko przejęliśmy bardzo i nie nadążyłem kierunku po prostu. Słabo, że walczą jednak ci przeciwnicy teraz, tak powiem wam, bo jednak siła im rośnie, nie, przez to. Siła im przez to rośnie. No i co więcej można powiedzieć na ten temat, no słabo, krucho i w ogóle. Trzeba się atakować, mam 8000, ale to są silne jednostki. Dobra, już zaatakowałem, a zjebałem tak szczerze, bo chciałem teraz się wycofać z tego ataku, ale już nie można się wycofać teraz. Dlaczego chciałem się wycofać z ataku? Ano dlatego, że po prostu... O wow, ale to staje, pierdzie tak szczerze, maksymalnie. Chciałem się wycofać z ataku. To są śpiące jednostki. I to był... A to jest... A dobra, już to, oni są źle spieni, tak. Oni śpią, wow. No i jeszcze usypiałem właśnie dodatkowo, dlatego się nie musiał wycofać. No, i dlatego, że mam wtedy kryte, nie kryte tyły, nie? I mnie atakują, fajnie. Jak długo my sobie mogłem klepać, to czasochłonne, to była najgorsza decyzja chyba w dzisiejszym meczu, żeby to zrobić. Go, wycofanie się. Tam na dole jaka nowa unica. Przynajmniej tak się biją niesamowicie. Znaczy wycofanie, no kontratak, nie? O kuźwa, na to nie. Nie wiem co ja chcę, tutaj, tu brońmy. Nie wiem, bo to zombiaki są, nie? Kurde, what the fuck, to są potwory? Nie, czerwoni. To są czerwoni z zombiakami? I pewnie poginęli i tak zostało. Wow. Dziwna sytuacja jest teraz. O, tutaj jaka akcja się stała, ci ich rozwalili. No bo to jest nieustanny atak naprawdę, co oni tam robią, nie? Dobra. Oj, wracamy tutaj szybko, szybko, szybko na to pole. Bo nas tu biją. Dobra, fajnie. Co ja zrobiłem? Nie to. Okej. Tu w ogóle mi też przejmują. Aha. Dobra, to wrócę się tam, no. Czyli tak napierdziela jakaś sieka, więc... Chyba nie moje, nie dla mnie zabawa teraz. 9700. No mam więcej siły niż miałem, to jest fajne. A moja arma jest zajęta wracaniem. Dobra. Okej. Wszystko mi tu poprzejmowali, porozwalali, jakieś głupie żabki, nie? No i rozwalamy ich, myślę, że tutaj wejdziemy. Oni rozwalili jeden cały spawner, nie? Przeciwników zwykłych. Wow, to jest dosyć potężna jednostka, widać. O, nekromanta. Silny jest wiadomo, słaby dosyć, ale... Nie wiem, jednostka jako z tych lepszych jest niby zaliczona w tej grze, więc niech jest. 10 tysięcy siły. No weź tam strzel do tego nekromanty, please. Dzięki. Dobra, i reszta już się sama powinna rozwiązać tutaj w tej akcji. Atak tutaj. No i atak tam. Okej, okay, rozumiem. Tak szczerze to spawner. Widzicie spawner, jak zwykle. Kolejny atak tu, o kuźwa, no to fajnie. Muszę zadbać o robotników w takim razie w innych regionach mojego królestwa. Dokładnie. Bo niestety mi zaczęli przyjmować na maksa po prostu wszystko. Czemu to jest taka wielka walka?
Kim się biją tutaj? Kto z kim? A gobliny z tymi, to jest moje pole. Fajnie! Spoko. Czajcie, że tu zaatakowali gobliny, tutaj czerwoni i się zaczęli bić przez moje pole. Nice, to jest fajna walka. Uczciwa totalnie dla mnie. Weźcie już, dzięki. Moją armię zbieram. I tu na dół, czy nie? Co myślicie? W sumie dobra. Pomogę wam ich zaatakować, bo widzę, że ten. Widzę, że walczycie, to wam pomogę. Dobrego po prostu serduszka. Ekstra. Tam są potwory, których. No było tak. Nie wiem, zostawiam te pola tak szczerze, bo mam. Inne niby. Gdzieś mnie atakują, ale gdzie indziej ja przejmuję, więc nie jest aż tak źle z tym. Powiem szczerze. Dobra. Fajnie. To jest mocna jednostka, nie wiem. Tam na dół nie chciałem za bardzo iść. Dobra, idziemy chyba na nich. Idźcie tam, bo nie wiem, że stoicie sam. Ustawcie się tak fajnie tutaj. No i rozwalcie ten spawner szybciutko. Także was nie zdążyli uspać. Dziękuję. No i mówię, zdobywamy kolejne, więc nie jest tak źle. Coś za coś, jak to się mówi. Coś tam zdobywamy. Dobra, ten mur jest totalnie niepotrzebny, widzę. I ten w sumie też, ale resztę zostawiam. No. Dobra, wróciliśmy z 13 tysiącami. Co by tu rozjebać? No tego nie. To jest. Chociaż w sumie. Jeśli to są zombiaki, to mnie denerwuje, nie? Zamieniam moje jednostki w zombie, tego nie chcę, o tym chodzi. Ale bym poszedł to przejąć, bo to mnie denerwuje. Więc pójdę chyba w dużym oświetleniu. Tym razem, no. Jest atak. Atak. O kuźwa, nie tak. Tędy chodźcie. Do góry. No i obrońcie nas. Dobra, fajnie. To jak zaatakowali, to ich atakujemy. Taka zasada. Wieśniak tu żyje, dwóch wieśniaków żyje. Jest magazyn, więc jest super. Tu można zostawić. Gdzieś słyszę kuźwa fajty. Takie co nie lubię dźwięków, bo to są dźwięki czarodziei, kuźwa magów i nekromantów i smoków. Nie lubię tych dźwięków, bo to są tak potężni. Po prostu. O kurde, to się coś zaczęło. Samo z siebie, tak. Mam maga. Ej, to już jest zajebiście. 14 koła siły. Mi się podoba. Tylko, że mi się moi zombiaki zmieniają, nie? Tak bym chciał zaznaczyć. Moglibyście się już nie zmieniać, zombiaki. Przydacie mi się jako żywi. Dobra, 13 tysięcy siły, to można użyć, fajnie. 14 tysięcy mamy, super, ej, tutaj przejmuję sobie właśnie od góry fajne, normalnie te tereny. No i co, tu jest 3000. Jeszcze napierdzielają, okej, okay, fajnie. Całą górę mógłbym sobie przejąć, to by było spoko, jakbym teraz ich zniszczył tutaj, nie? Tylko, że to jest 2700. I nie wiem, czy oni są razem, jak są razem, to słabo. Bo to jest 5000, to jest 3,5. Ale zaatakowałbym najpierw tu, bo tam jest spawner, wiecie co chodzi. Tylko, że zombiaki i nekromanci to też jest taki sam z sobie spawner. Dobra, jednostki sobie jakieś dodałem. Fajne jest to, że od razu je zaznacza. Wcześniej o tym nie wiedziałem, ale to jest naprawdę wygodne, że od razu je zaznacza i one są moje, fajnie. Dobra, to co, atak, nie? Oj. A luz, dobra. Myślę, że najpierw tą wieżę. Tam ci niech się nie obudzą, za szybko. No i bardzo pięknie. Robotników kolejnych, wiadomo. I go góra, nie? To jest 23 tysiące. Atakujcie to. Nie wiem, postawiam na takie jednego, wiecie? Tak dla... Nie wiem, może coś zrobi fajnie. Denerwuje mnie, jak ta armia się tak rozbija tych wrogów. O Boże, takie denerwujące. Jest mój druid. On zginął. Serio. Nie dziwię się. Tak głupio walka, nie? Ten zombiaki. O kurde, się tam zaatakowało. Naraz, fajnie. Spoko.
przypadkiem rozjechaliśmy dwie armie naraz, wrogów naraz, spoko. Tylko, że mam 19 tysięcy, a dodałem bardzo dużo jednostek, bo bardzo dużo mi poginęło, się pozamiało, zamieniało zębiaki i tak w kółko. Coś jeszcze walczy? Nie, to tu, tak? Nie moja armia, dobra. No dobrze, to... Ja bym tych zaatakował, 2100. Nie wiem, ja bym chyba postawił tutaj bang. Dobra, tutaj jest. Spoko, mamy górę mapy. To ja bym sobie działał w ten sposób, że właśnie idziemy od góry. Z 19 000, 23 000. Nie będę popełniał tego błędu, bo chciałem ich atakować, kurciło mnie, ale... Ale kurczę, przejrzałem się dobrze i takie... Wow, 23, dobra, to nie. To nie. No, bo to jest za duża siła jednak, wiecie o co chodzi. To ja bym w ogóle olał tą stronę mapy, bym poszedł tutaj, bo mnie denerwują. Tak, denerwują mnie się tu pode mną. Chciałbym znać jakieś... O, spawner właśnie, bo chciałem rozmawiać... O nie, to jest potężny spawner, tak szczerze trafiłem. No. Trafiłem na dość potężny spawner, to jest brak ochrony, wow, ale przejmują pola tylko po to, żeby je przejąć. To jest w ogóle też słabe. Oni przejmują tereny tylko po to, żeby mieć teren. A tak naprawdę nie stawiają żadnych farmerów, niczego. Taka trochę smutna sprawa, nie? Z ich strony, no. Bo ja bym te pole wykorzystał lepiej, wiadomo. Dobra, druidę mam z powrotem, hej, fajnie. Chciałem nekromantę się zagadzać, nie? Bo jak oni tak wjeżdżają na głęboko w takich największych fajtach, na przykład tam na górze, to na pewno straciłem jakieś fajne jednostki. Znaczy fajne mi chodzi o to... O, shit, smok, no to się ma. Zdychałem jednostki, spoko. Dodatkowe życie, ktoś nie chce ma... No, smok już mnie, widzę, polubił. Słychać, był jakiś wark. Patrzcie to. I lecimy. Fajnie. Lubię te grzybki, jak się respią. To jest taka pomoc w walce dosyć duża. Naprawdę. Na przykład na początku tam jakieś armia miała grzybki. To nam pomogło tak naprawdę z mega startem, nie? Na przykład, no. Więc jest fajne, nie? Mimo trzeba na to zwracać uwagę, że to jest fajna sprawa. Widzę, że mam braki drewna. To jest dosyć ciekawa sprawa. Mam od multuma moim zdaniem tych. O kurwa. Dobra, tamten atak zostawiam, ten z dołu to jest smok. Smok tylko spalił, to dobra, to wywalone. A ci tam gdzieś będą szli głęboko? Kuźwa, to już dwa? Nie, tylko ci. Tylko tu. Dobra, podarujemy. Na razie tutaj. O kuźwa, to jest 7 koła. Jebałem, trzeba było się cofnąć. A dobra. Spoczko. Wracałem na tą górę wtedy. Tylko, że 16 koła nie mam. Oj, dobra, zostajemy. Mam nadzieję, że ten mak nie zginie, bo go dopiero postawiłem. Atakujcie, atakujcie, się nie przejmujcie w ogóle. Dajcie tu heala, atakujcie anami znowu. Nekroma. O kurde, smoka mogłem. O kurde. Dobra, ja na pewno gram na ekstremum, w sensie widać, że gram na ekstremum, nie żeby coś, ale oni atakują naprawdę hardkorowo i cały czas i w ogóle męczą strasznie, nie? Ci przeciwnicy, więc widać jednak, że to są te poziomy trudności. Ale mam po prostu dzisiaj, powiedziałbym, epickiego farta. O, tu mi zajebali tereny znowu. Wow, to jednak był atak. Myślałem, że mi tylko zniszczyć... O kurwa, to jest boss. Czemu jest tyle smoków na tej mapie? Ostatnio jak graliśmy, tyle nie było takich jednostek. Ja mówię poważnie. Ja chcę smoka. Dobra, tych mogę kupić, bo jest za złoto, a smok jest za... Nie wiem co w sumie. Może sprawdzić zaraz. Dobra, ale bym chciał pokonać tego, co tu łazi smoka wtedy, nie? Bo mnie to denerwuje, gdzie on tu jest? Tutaj. Ja go pokonam chyba jednym atakiem, co? Takim jak zaatakujemy tak fajnie. Ile to kosztuje? Przecież nie mam drewna. Daj to drewno, będę miał smoka, atakuję tego smoka. Prosta sprawa. To jest coś drewna jedzenie, to nie. Drewno nie. Jedzenie złoto. Dawaj healery wtedy. Okej. Dawaj tego smoka już, no. Widzę, że to drewno leci, no. O, bijam się nawzajem. Świetnie. Uwielbiam takie akcje. Tu zbiera, spokojnie widać, że tu pracuje. To nie jest tak, że mam leniwych ludzi. Witaj, smoku! Dobra, zaznaczałem wszystko, co jest na świecie i... C-
co tu? Gdzie jest ten smok? Oni go rozwalili? No. A tak na dole. O kuźwa. To jest tak mocne. A to chyba nawet nie jest boss. Jeżeli to jest faktycznie nie boss i to jest tak mocne, to ja nie wiem, nie? Co to będzie, gdzie będzie boss. Na poważnie. Ale dobra, wracamy trochę na północ z naszych kochanych ziem ojczystych. Zbieramy co nasze z powrotem. Jak wiem, wsiadłem w ich pole, ale to był plan, żeby rozdzielić jednostki na dwie strony i atak przypuścić taktycznym podejściem. Kuźwa, znowu te... Ja pitole. Zawsze gdzieś będą, nie? Z czym się tam biją z tyłu, przepraszam? Chyba już z niczym. Dobra, mamy to, mamy 26 tysięcy. Spoko. Wracam na górę. Tu się nic nie dzieje, tu nie ma żadnych smoków. To jest moja wyobraźnia, generalnie mega słaba w tej wyobraźni trochę, że mi takie rzeczy podsyła. A dobra, nie no. Ja pierdzielę, czemu? Ta gra mnie nie lubi. Ta gra mnie nie lubi, jej dosłownie, takie mam wrażenie. Dobra, to rozwalamy. I ty co, i ty tu? Nie wiem, gdzie jest w ogóle ty boss. Jak to jest jeden spawner smoków, to jest drugi spawner smoków. Znaczy nawet nie spawner, spawner jest pod tym. Tu jest w ogóle 20 tysięcy, tam jest kolejne 20 tysięcy. Są kolejne potwory. Są potwory, jakieś useless, wiadomo. Ja już nie mam co atakować, tak szczerze, za bardzo. Więc atakuję to, wiadomo, ale no... Ja nie mam co atakować. Dlatego trochę idę w te strony, bo nie mam co atakować. Nie wiem, będę zbierał po prostu chyba... Po prostu bym zbierał. I będę po prostu teraz przejdzie taki moment czekania, w takim... w takiej... jak to się nazywa? W takim etapie rozgrywki. 23 koła, mi tutaj rozwalili, czy co? Nie wiem, mam nadzieję, że teraz ich rozdupcymy. Te zombiaki idą tak wolno, bo z tyłu... No ja, i te siarty też odpada, bo ten nekromanta w ogóle to jest taki ziomek, który denerwuje. Weź tą siłę i wywal, kurde, zaraz jej nie będzie. Yo. Idę w banki, żeby po prostu na koniec, na bossa, zrobić armię druidów i może to pomoże, kto wie. Może to pomoże, jak się mówi, nie? Okej. Okay. Czy ja chcę to atakować? 16 tysięcy versus moje 24? O kuźwa, dobra, idziemy tam. Idziemy się bronić. Jak nie możemy nic atakować, to będziemy się bronić po prostu. Nie mamy opcji ataku. Aha. O Boże, oni nawet tutaj zaatakowali, ale chamy. Dajcie tu smoka, dzięki, easy. Kolejny smok wtedy. Podobały mi się już moje zarobki, jednak wiecie, zmieniam zdanie, jest zajebiście. Teraz jebanie, pozdro. Dobra, teraz tu, moje. Zrobię jakieś wróg. No i to jest 29 tysięcy przeklęte. To jest brak ochrony, weźcie za to. Aha, podpali się. Nie, no serio? Dobra, zajebiście. O, tu jest brak ochrony. Nie, bo oni już widziałem, on szedł tędy, na skróty, nie? Co za pajac po prostu z niego, tak się wtedy, nie? Dobra, niech tu wszyscy przejdą na te głupie zombiaki. Jesteście się tylko zombie? Weźcie to zostańcie. Nie wiem, zbierajcie stąd to jedzenie, wyjebaną właśnie. Nie chcę z zombiakami łazić, to jest bez sensu. 26 tysięcy, dobra, idziemy tu, przejmujemy, spoko, tu jest 4400. Przejmujemy to. Muszę odbijać levele, muszę zbierać większą armię, muszę mieć więcej smoków, muszę mieć więcej druidów. I levelu też. Teraz mamy takiego lekkiego rusha. Tu jest brak ochrony, ale no wiecie o co chodzi. Tu jest boss! 62 tysiące! Dobra, to jest kolejny mecz, w którym nie wygramy. To jest kolejny mecz, w którym nie wygramy. No poważnie. Dobra, trujący zwierzę, weźcie tam wejść i sorry, ale nie chcecie. Chociaż ty nie masz takiego złego movement speeda. Dobra, to wracaj, bo nie jesteś aż tak wolny jak tamte zombiaki. No i co? I przejęliśmy sobie to, tu jest boss i co? I wracamy na górę, nie wiem co mamy tu robić. Nic, idziemy stąd.
sumie można tu postawić wieśniaków. Ja wiem, że to jest tak niebezpieczne, że to jest chore, ale... A w sumie rzeczy trzeba zbierać, nie? Ustawiam wszystkich tutaj, żeby przypadkiem nikt nie przyszedł sobie tędy. To są w ogóle te spawnery, to jest najgorsze. Ile mam? 20 tysięcy. Ja chcę mieć... Nie wiem. 100 tysięcy chyba siły. O kuźwa, ja nie będę miał powrotu do domu. Przejdźcie to. Ej, ja nie mam powrotu do domu. Odcięli mi armię. Aha. Ej, kończą mi grę tak naprawdę przeciwnicy właśnie. 27 tysięcy to jest... Nie mam szans. Koniec gry, guys. Znowu. Fajnie. Nie wiem, kupię sobie katapult. Może coś da. Kupię sobie droidów. Kupię sobie tych. Potrzebuję szybkiej siły. No bo jedyne co mogę teraz zrobić to zaatakowanie tego, nie wiem, czy zwrócić się uwagę. Albo tego. Z kitu. Nie, to jest 13? Dawaj. Nie, nie wychodźcie tam. Dawać, atakujemy. Nasza szansa powrotu. Dobrze. Dobrze jest. Jest dobrze. Wróciliśmy na nasze tereny. Ja wiem, że powinienem dawać takim super jednostkom te akurat co tam zbieram, te kule życia i tak dalej, ale dobra, wali się tak szczerze teraz. Są ważniejsze na razie sprawy. Poza tych ważniejszych jednostek mam już tyle i tyle jako możliwość ich kupowania, że chyba nie potrzebuję. 33 tysiące, nie no, lecimy z nimi. Jeden boss mniej na tej mapie będzie. Będziemy mieli krąg z wodą, więc ja bym to odbił. Ja bym ich zaatakował, bo krąg z wodą jest. To jest dobry pomysł, ale nie wiem, nie jestem pewien tego. Nie jestem przekonany, nie jestem pewien. Generalnie to jest słabo. Dobra, zbieramy się tam wszyscy. Wyśnieg widzę zapierdziela, zajebiście. No i co, i mamy... 33 tysiące, nie ma 19. Albo wiecie co, olać te smoki, nie... Nie wiem jak, nie wiem kiedy ja je rozwalę, ale no... Na razie tego jakoś nie widzę, nie? Ja cały czas są takie przed oczami, że ja tam wejdę i... Bo ja wiem, że ja mógłbym odbudować armię na tym etapie. Nie straciłbym całej gry, ale no kuźwa, ile to jest... Tak naprawdę bym stracił całą grę, no nie oszukujmy się, ile to jest czasu i wszystkiego, to jest bez sensu. Lecimy po prostu tutaj z powrotem, lecimy z tymi jednostkami, boss jest tam, lecimy całą lewą stronę mapy tu przejmować. Bierzmy to i tyle, póki tam są, mam nadzieję, jakieś słabsze jednostki do pokonywania, bo... O, od razu atak mógłby się zaczął tutaj sobą, ale dobra, niech będzie. I ataki weszły, no właśnie, ledwo to przejąłem, ten, tutaj już poszli, no jo. Kiedyś będzie trzeba to zatrzymać, no bo oni będą mieć za dużo już zebrane tu tych smoków siły i w ogóle, nie? To jest oczywiste, ale no... Na razie chyba nie. Są jeszcze jednostki wroga, lol. Zostawcie mój bank. Weźcie ich, zabijcie! Ile nie? W sensie oni mieli dużo życia, moim zdaniem. To się odwalało. Dobra. Idziemy od razu na nich. Zacznijcie od wampira, bo wiem, że jest chuj potężny. Magów, ile ja mam? Kuźwa, 34 tysiące. No nie wiem, te siły są epickie, takich to na odcinkach to rzadko się widuje, dopiero co na koniec. A tu jeszcze nawet kuźwa bossa nie zniszczyliśmy. Nie, właśnie nie przejęliśmy wszystkich kręgów. Dobra, to jest ten, śmiesznie wyszło. Oni sobie dwa przejęli naraz i takie kręgi kolejne po 20 koła zostają, nie? To jest masakra. To jest masakra. Mur, kurde, pomysł. Nic się wielkiego nie stało, co na to jakoś... A, tutaj w ogóle... No ja, nie, się można poprzejmować. Czemu to tak długo trwa? Się rozumiem, że to jest woda i ciężko spalić ich w wodzie, ale no... Dziękuję. Mam moc, wiem, mam moc, ale no trochę bym chciał coś więcej. Okej, wiem, że tam jeszcze jedna brak ochrony w sumie teraz patrzę, ale dobra. Musimy walić to. 36 tysięcy. No nic, stałem po prostu najpotężniejsze jednostki i daję im po prostu ten. W ogóle mogę wampiry.
komu się trzeba mieć wykupione, tak szczerze, nie? Też tak myślicie po nieco. Że to trzeba mieć wszystko wykupione, żeby teraz wygrać grę. 36 tysięcy dalej, na tym nic nie zyskałem, dziwne. Trochę straszne, tak szczerze. To jest jakiś mega nekromanta, ale co on nam zrobi teraz, nie wiem. Nie wiem, chcę też mieć dużo killerów, żeby kuźwa tej armii nie tracić mimo wszystko przy walce. O, fajnie. To ja stąd idę, nie? Widzicie to? Fajna sprawa. Epicka. To są żarty, nie? Nieśmieszne w ogóle, co robicie. Chcę powiedzieć, że to jest wasza ekipa i mnie zaatakujecie za to, że was atakowałem. No ja obecnie, jak oni by mnie zaatakowali, to ja jestem martwy, więc nie wiem, przebiegnijcie szybko. O kurwa, weźcie w ogóle stąd, idźcie. Co tu się pierdala, przepraszam. Raz, dwa, trzy... Tu zdychajcie, dobrze mam tak. Cztery, kuźwa... Pięć... Tutaj pewnie szósty obstawiam, na pewno. Sześć kręgów! Z tak potężnymi jednostkami, że ja nie mam szans na obecną chwilę z nikim z tych jednostek. Wow. Rozumiecie to? To jest chore. Co ja mam zrobić? Się zastanawiam, naprawdę. No amazing. Nie wiem, mój plan obecnie to jest wejść tutaj do wody, ale to nie o tym chodzi w sumie, whatever. Tu jest 10 tysięcy. Oni przechodzą sobie na to, bo tutaj giną, zajebiście. A nie, nie wiem, jak oni giną, to ich respi, tak, nie? To jest takie fajne uczucie, że oni giną, ale no jednak to nic nie daje. Nie wiem, mam... Pomysł? Nie, no nie wiem, muszę ich zaatakować tyle, no ja nie widzę, no trzeba ich rozwalać i koniec. No. Inaczej się nie uda. Pójdę w pancerze. Ja wampirów trochę kupię. Powinienem wcześniej zainwestować w te wampiry. Gdybym ją wylewelowałem, to może bym coś mógł z nimi zrobić, ale teraz to trochę za późno moim zdaniem. Zagrałem na te wampiry. Czemu nie mogę? A nie stać mi w ogóle na banki. Słabo z drewnem. Nie rozumiem, o co chodzi właśnie z tym moim problemem z drewnem. Oni chyba nie chcą po prostu zbierać drewna. Ha. W ogóle złota bieda. Zbiera drewno, ale co to jest za ilości? To są gałązki nosi. Ja tak patrzę, że na wszystkich kręgach zarabiają, nie? Więc te co mam kręgi działają. Jeśli chodzi o zbieranie pieniędzy. Dobra, idźmy sobie tam tutaj, no. Albo tutaj, to jest woda, ej. To jest woda i zaatakujemy, zajebiście. Pierwszy atak, jakby się pójść na te bestie. I zaatakujemy z wody. 39 tysięcy versus 19. Powinienem to wygrać. Atak z wody. Oni nie mają tej wody. Wracać, wracać do wody, niech mi armia nie ginie. 38 koła. Dobra. Leczcie się, a tak gdzie? No co wiedziałem, że tak prędzej ci później się stanie. Okej, okay, odzyskaliśmy co nasze troszeczkę. No i co? I trzeba dostawać więcej ludków. Spoczk. W wodzie uleczą się zaraz. Idziemy tutaj na grzybkę, żeby się uleczyć grzybeczkiem. No i co? Ja mam więcej wampirów powstałych chyba, co? Czy oni już nie żyją, ci wampiry? Było opłacalne to w ogóle? Chyba nie, chyba nie żyją. Dobra, to olać wampiry. Może żyją. No, żyją jakieś, ale... Dobra, jednostka to jednostka niby. Ile ty masz HP na starcie? 450. No to nie giniesz na hita na szczęście od smoka. To jest ważne, bo smok bije 80. Więc jakbym postawił takiego łucznika, no ten trochę dłużej przeżyje. No to on by zginął na hitka generalnie. To też chyba zginął... Nie, no są, jest wiele jednostek, które po prostu by zginął na hita. Więc niestety się nie opłaca ich stawiać, nie? Wiadomo o co chodzi. Na smoki. Szczególnie właśnie o to chodzi. No te smoki. Cholerne smoki. 41 koła, nice. Tak szczerze, w szoku trochę jestem, że tyle się udało wyskubać. To jest 17, to co zaatakuje? Ale nie ma wody. 27, spawner. Ja bym chciał spawner bardziej niż ten. Tu jest woda na miejscu. Może pójdziemy sobie to. Pozwoli. To jest kwa... A to jest bossowe. Pojebało mnie chyba, że chcę zaatakować. 58. Uff.
Nie, spierdzielę sprawę z tymi wampirami. Moim zdaniem powinienem mieć jednak lepsze jednostki. O. Nie wiem, jedyne co mogę robić to mam 42 tysiące siły i czekać. Bo chodzi o to, że ja bym mógł może z nim wygrać, ale co jak oni mnie zaatakują w pomocy? Nie ma żadnej wody, spłoniemy i tyle. Tutaj mógłbym zaatakować, bo jest woda i tu był chyba najfajniej zaatakować, ale to jest boss. I jak oni mnie zaatakują, to się zdzidzi. Tutaj. To jest w sumie... To jest 58 koła bezpańskie, bez w ogóle spawnera. Tak po prostu wyszli. Wow, to jest niesamowite. To jest potworek, jest słabe. Co nie ma, nie płaca się atakować, bo na tym nie dadzą expa. To jest jakieś 58 koła, to jest 28 tysięcy. Nie wiem, nie ma sensu, guys. Nie wiem, idę na tych. Może tu zaatakujemy. Może to będzie miało sens, kto wie. Ten spawn... Chodzi mi o to, że zniszczy jakieś spawnery. Będzie mniej tego, nie? Wiecie o co chodzi, spawnery. O kuźwa. Się zajęli, monom. Mogłem jednak jej zaatakować, ale dobra. Więcej obrażeń, a tutaj co? Ale to jest na ogień? Nie wiem. Chyba najlepiej te ulepszenia kupować teraz, bo tak naprawdę one są dla wszystkich. Są stałe. Ulepszenia nie zginą, wiecie o co chodzi. To jest trzęsie koła. A jakby ich słamsić? Nie wiem, dobra, tak szczerze ryzyk fizyk, nie chyba. Trudno. A, dwie strony, nie, dobra, koniec gry. Nie myślałem, że tak się stanie. Naprawdę myślałem, że jednak nie zaatakują mnie naraz. Spoko. Mam jakąś armię. Nie mam już nic. 13 tysięcy mam. Które tego nie przeżyje. O, dobra. Patrzcie na to, rozwaliśmy spawnery, okej, zyskaliśmy coś na tym, bo nie ma spawnerów, ale 12 tysięcy siły mi zostało, no ja pierdzielę. Ta gra jest żałośnie przerąbana. Ci zaatakowali też, ale oni już nie mają spawnu niby, no. Kurwa mać, tak szczerze. Ja pierdolę. Chodźcie tam, nie, te grzyby nie ma sensu na nich rozwalać, proszę. Nie wiem co ja mam zrobić. Idę tutaj, uleczę ich wszystkich na hita. Złoto się respi cały czas. Czego mi brakuje tego? No, drewna jedzenia, to po prostu nie nadążają z produkcją, to nie jest ten smok jakiś, dobra, wow. Mam smoka. Ale mi zostało jednostek co? Wampiry poprzeżywały, to jestem w szoku. To może jednak warto je kupić, bo to jest, większość mi przeżyło. No te niewylewelowane jednostki po prostu padły i tyle. Co zrobić? Nic nie zrobisz, nie? Padło i tyle. Łucznicy może ci. Chyba straciłem większość moich łuczników. Weź tego grzybka strzel może. Dzięki. Dzięki. Killery też wszystkie poszły ich za. 16 koła, dobrze. O kurwa, chciałem powiedzieć dobrze jest. Idealny moment powiedzenia. Zaatakujesz jednych, atakują ci inni. To jest to, oni są już za blisko siebie też. Jest cały czas atak niby. Tu zaatakowali mnie ci. Mam zamiar to rozwalić. Siły zdobyć, tak, levele. Ja się nie poddaję, nie? Jeżeli nie straciłem całej armii, to rozwaliłem spawner, jeden z ważniejszych, mam wrażenie, no to... No jeden z ważniejszych, no w sumie każdy spawner to jest po prostu mega ważny i tyle, no to nie ma różnicy, który jest ważniejszy, który mniej, tak naprawdę. Dobra, tak naprawdę będę miał nawet problemy z tymi tutaj, bo mam 4800, a jak mi zaatakują te ści naraz? Przez w ogóle jak mur szybko poszedł, nie? Ledwo wstał, już go nie ma, także to jest spoko, był, nie ma. Zajebiście.
Nawet na banki mnie nie jesteś tak naprawdę za bardzo, nie? Nie pomagają. Dobra. To tyle jakoś to ma sens wtedy. Szybko, żeby stąd uciec. Od razu tych. Ucieczka. A tutaj są jeszcze. Dobra, to ich też rozwalę. Ile mam siły? 17 koła dalej. Aha, nawet po walce tutaj. Widzę, że mam jedzenie. To są jednostki, które nie są na hita od smoka, ale są strasznie badziewne, więc nie wiem, liczę, że szybko level na dostałem. Ale no jedzenie on nie kosztuje, nie? Ile mam siły? 27 tysięcy, dobra. Coś tam zacząłem odrabiać, nie? Tu jeszcze jest woda, tu jest woda, tu jest woda, wow. Nie wiem, gdzie to taki poszły, ale niech oni idą od razu na... Aż lagi dostałem, czajcie? Aż dostałem drop FPS-ów, taki atak. Krąg z wodą mnie atakuje, mnie to spoko. Dobra, mam nowy krąg z wodą przejęty. Spoko, 27 tysięcy, fajnie. Nie wiem, idę w te wampiry. Liczę na to, że one kuźwo wylewelują i będą epickim atakiem moim. Nie wiem, co ja mam powiedzieć, nie? Na ten temat. Healerzy ich nie leczą, to też jest to, nie? To jest to, że healerzy ich nie leczą, ale... Wiecie jak jest. Nie, czekajcie, co my chcemy tutaj zrobić w ogóle? Nie, no dobra, atakujmy, no, trudno. To jest głupie, ale ja potrzebuję towaru, póki mam. Dany teren, póki go mam, bo jak stracę i w sumie mogę iść za nimi, widzę, że oni się przemieszczają, to spoko i mogę ich tak gonić. Całkiem śmiesznie wtedy. Idźcie dalej do góry, bo to jest boss. 22 tysiące, cych miałem atakować, oni jeszcze tyle siły wbili, że ich nie zaatakuję, tu sobie przejąć mogę, nie wiem, ja bym sobie poszedł tutaj do wody, żeby zabezpieczyć armię, żeby była bezpieczniejsza po prostu, żeby mieć bezpieczną armię, bo jak mnie zaatakują z niespodzianki, to też będzie, no, po prostu zgodne, wymyślacie się, myślę, łatwo, to po prostu się stanie i tyle, będzie koniec. Nie wiem, nie wiem, jak ja po takich stratach się podnosić próbuję, ale no... Bo jeszcze się nie podniosłem, tak naprawdę 23 tysiące. Według siły w tej grze, co tu pokazują, to jedyne co mogę zatakować to albo to, tylko że nie pokazuje mi siły, ale mnie zaatakują dwoje naraz. Jeżeli bym poszedł całkiem na prawo, tutaj, to wtedy tych z wody bym mógł zaatakować. No. Tak trochę by było, nie? Powiedzmy. Kurde, liczyłem, że naprawdę te pancerze, co kupuję, ulepszenia wiadomo, że one coś dadzą. W ogóle też w sumie mega, że oni tak długo siedzą w tych swoich kręgach i nie atakują mnie aż tak często. Tak naprawdę oni by mogli mnie już dawno zniszczyć, nie? Jakby cały czas atakowali bez przerwy, to jest koniec gry. No dobra, popa tak, w trzech miejscach na raz. Nie wiem, o co chodzi, czemu tu? Aha, tutaj jest atak. Co mnie tu? Rel. Dobra, fajnie. Przejdźcie sobie tam, tak, przejdźcie sobie tam. Aha, nie przejdziecie, a czy przejdziecie? Idziecie sobie tam? Idźcie sobie tam, smoki. Idźcie sobie, tak, dobrze idziecie. Dobrze idziecie, bo ja mam plan na waszych kolegów obok. O kurwa, jest im siłę, nie? Szybciochem tam biegnąć, szybciochem, szybciochem, szybko, 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 szybko. Biegniemy! Ale linia idzie, fajna. 25 tysięcy. Rozwadzi sobie to, żeby on... Aha, ja... musiałeś ty. Czemu oni to rozwali? Dobra, idziemy na górę i atakujemy ich, atakujemy ich. Nie wiem, ile nie mają siły, tak szczerze, może mają więcej niż ja obecnie, ale... Są w wodzie, więc zainwestuję w sumie w jednostki biegające. Niech im biegną na łeb. Zainwestuję w nich. Ok,
Okej. Dobra. 37 tysięcy. Dzień dobry. Wiecie, jaka by była najlepsza walka? Jeżeli oba kręgi z nimi byłyby w wodzie. I mój, i ich. To by było najlepiej. Tak for real. No. To było najlepiej. Dobra. 30 tysięcy. Nice. To jest brak ochrony, ja sobie to przyjmę. Bo farmerów potrzebuje więcej. Dobra. Się więcej, no jakichkolwiek tak naprawdę też żywych. Nie wiem, czy nekromantach się chyba słabszy niż ten, ale kupię, bo widzę, że mnie stać jeszcze. Więc najpierw kupowałem do tego druidy, bo chyba jest jednak nekromanta gorszy niż to. 32 tysiące. Odsuńmy się od nich. 32 tysiące. No takie puste pokonywanie mnie denerwuje. Najlepiej jakby gdzieś oddalił się przeciwnik. Oni się oddalili gdzieś, ale no nie, no bo mi zaatakują ten, no to jest to, nie? Oddalili, ale no co, 56 tysięcy, to teoretycznie mi nie zagraża do 56 tysięcy jakoś mega, bo to nie ma spawnera. Tu jest spawner i tu jest spawner i ja chcę te dwie rzeczy rozwalić, ale tutaj jest tak blisko kolega ich. Plus woda jedyna to jest toksyczna z tej strony. I żeby tam przejść, to mógłbym bez ochrony sobie przejść, w ogóle, what the fuck, to mam jeden krąg. Wow, no nieźle, powiem szczerze. Więc jedna w sumie, gdzie to jest? Aha. I co ja mam tu zrobić? Nie, smoka to nie podstawę. Chciałem to zrobić, ale no, to nie ma sensu. Jak to stłamszy, on to beka. Dawać. Walczymy o swoje. Dokładnie. Nie, ja im dam atak tutaj, nic klikiem. Wow. Ale by było, ale by było. No i złoto mamy, essa. Moja armia jest bezpieczna gdzieś? Dobra, jest bezpieczna, okej. Okay. Tu w sensie smok. Aj kurcze. Zauważyłem nową okazję, wiecie? Małą armię sobie tu zbudowałem. Teraz sobie będzie w tym rogu siedzieć, bo nie ma nic innego. Nie będę tam stał jednostek, bo to nie ma sensu, oni tam tylko będą koczować, nic więcej. Dobra, idziemy wszyscy na lewo. 6000. A teraz wszyscy idziemy na górę. O, 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 smok. W ogóle co ja musiałem zbierać na smoka? Drewno i jedzenie. Konie rycerskie są rycerze na koniach, w sensie są najlepszą odpowiedzią na tą grę dzisiaj. 39 tysięcy, no oni nie mają tyle, rozwalamy ich, będziemy mieli krąg, znowu będziemy mieli góra, jest nasza. Zostaną nam tylko te dwa kręgi, tutaj ten jeden taki i to, nie? No, ja się zaraz pewnie przejmą więcej przeciwnicy trochę, ale dobra, chyba wlatujemy w nich. Tego kupię, bo on tak może ich zamrozi, nie wiem co zrobi, ale mam nadzieję, że dużo. Wracać mi do wody. I mieliśmy prawie 40 koła. Po tej walce jest tyle. To jest po prostu śmiech. Znaczy, mnie to nie śmieszy, bo wiadomo, no. Co to kurwa jest? Znaczy bez kitu warto. A nie, droidy są złoto. Droidy. Droidy są złoto, więc no droidy lepiej kupować. W sensie cały czas. Nie ograniczać się w tym. No i smoki, nie? Wampiry ewentualnie też. Ja bym chciał dlatego mieć maksimum banków, bo banki dawają złoto, a za złoto są druidy. No i druidy to tak naprawdę ja mogę w nieskończoność kupować, moim zdaniem to jest taka jednostka, że naprawdę przydatna sprawa z nich. Więc kuźmy. Tak chcę mieć te druidy, nie? Dobra, lekki heal. Stali akurat na grzybku. Siła 3-7. Szybko wracam z tą siłą, do tych 400 koła szybko nawet dobijam. Chciałbym to ulepszenie jeszcze, żeby oni generalnie całą armią lepsi byli. A czemu nie mogę tego kupić?
Aha, bo musiałbym mieć dużo więcej złota. To mogę kupić, super, w końcu jakieś tam ulepszenie. Jak to moje jednostki w ogóle podział? Ja mam strzelców? A, czyli ja mam tylko smoki i druida jako strzelcy, ale dobra, mam wtedy jakieś strzelców. No i konna jest i są te ludziki, nie? Więc teoretycznie coś tam mam tych strzelających i ogólnie, ale nie wiem. A mam, miałem już tych konnych też w ogóle, wow, jednak nie zauważyłem. Nie wiem, złoto jedzenie. Złoto jedzenie, a tutaj? Jedzenie złoto. O, to jest złoto. Jedzenie drewno, okej. Okay. Szkoda, że ten smok ma taki mały level, nie? W ogóle mam mały plan. Teraz, ja tak pomyślałem. A, nie mam czegoś takiego, co? No mam, siema. Ile to kosztuje? Wait. Akurat tu stoi lot. Drewno jedzenie to dużo kosztuje. Dobra, to weź sobie jeden smok, będę miał zawsze dwa smoki w cenie jednego, jak zginie. No tylko, że to jest za drogie jednak, żeby się w to bawić, stwierdzam. Nie dla nas obecnie, mi się wydaje. 38 koła. Czy ja jestem w stanie coś zmiażdżyć w tym momencie? Przeciwników? Czy myślicie, że nie? No ja myślę, że nie, ale kurde. Ten odcinek może mieć nawet 2 godziny, to będzie porąbane. O kurde, są smoki tak blisko. A trudno, już stałem wszędzie. To 500 drewna to tak naprawdę... No tak naprawdę fajne jednostki mogłem tu postawić. Po jednej tam, powiedzmy, fajne jednostce. Ale kurczę, jednak chcę mieć złoto. A generalnie widzę, że mi, jeżeli chodzi o robotników, to mi zbierają, więc robotników to mi nie brakuje, bo mam wszędzie postawionych, na tych górnych na pewno tutaj mam wszędzie robotników. Tutaj chyba też, więc to nie będę się tak szczypał, że tutaj na przykład nie ma. O kurwa. I to znowu ten główny. Kurwa. Ile mam siły? 38. 17. Czy level... Czy oni levelują? Poczekaj, nie no, levelują. Właśnie chciałem tak o ważnej sprawie pomyśleć, ale pomyślałem, że tak, levelują. Levelują druidy. Na pewno. Nie wiem, katapatapatapulty. Czy coś pomogą? Nie wiem, ci może. Tanie, jednostki. Bo ja chcę to zaatakować, teraz się tylko nie domyślacie, nie? Że chcę zaatakować te jednostki tutaj pode mną. Co mnie będzie kosztować dużo siły, 43 tysiące, tu ja mam 17, 27. Ale jest tu krąg z wodą, się z tego od razu korzystać. Wracamy. W ogóle co tu robią jednostki? Z czym oni tam byli? Dobra, mam 43 tysiące siły dalej. Niech się podleczą. No ja bym poleciał na bossa. Na co w sensie? Bossa nie, bo... Pff, albo to... Czemu tu nie wysiedla siły? Nie wysiedla siły normalnie. Dobra, wiecie co? Elo. Zabrali to, mamy to. Plus bank tam dostawić. Oni powinni mieć 50 koła, nie? Skoro zaatakowali, ale... W sensie tyle mieli. Ale teraz oni zaatakowali mnie, więc trochę mogli polewolować XZ na jakieś jednej wieżyce. To było śmieszne, ale to dosyć możliwe. Się okazuje, że nagle mają tam, nie wiem, 70 koła, nie? Się okazało. Dobra, mamy siłę 45 koła. Ja chciałbym to zaatakować. Na poważnie. Mam jakieś katapulty żywe? Dowiedziałbym się, jakbym się ruszył tak naprawdę. Nie wiem, więcej healerów, bo trochę... Niech podleczą moje jednostki. Nie może nekromanta, jednak katapulta. Zdrowie 200, 480. 400, 180. 700, 400. 900, 1000. To jest dobra jednostka. Tak szczerze mówiąc. 1000 zdrowia, w sensie na ten rodzaj sytuacji, nie? Wiecie, 1000 zdrowia. Tu mam w ogóle armię. A oni przyszli tędy. Ej, pierwszy raz chyba miałem jakąś mądrą armię, która mądrze przyszła. Bo ja zaznaczyłem wszystko, a wtedy przecież miałem jednostki. I oni przyszli przez kwas. Tak przeszli. Tak, żeby nie było ataku. O kurde, dobra. Luzik, niech sobie atakują. My sobie przejmiemy to za nimi. Dosłownie. Tylko nie chcę, stąd wszyscy pójdą.
Dokładnie. Uciecie. No, no, dzięki. Daj tu brak ochrony. Nieważne, już nie ma na pewno ochrony. Nara. Dobra, jak tam siłą? W ogóle te tych rycerzy gdzieś trzeba zabrać. Stąd całkiem. Mi się wydaje, bo ja ich zaznaczę i nie zaatakują. Więc tych rycerzy to ja sobie przetransportuję gdzieś, nie wiem, na górę mapy, niech sobie pójdą w stronę. To będzie dobry pomysł, niech sobie pójdą na górę mapy, jak ich zaznaczę, to najwyżej wrócą normalnie. A ja na razie tak zaznaczę półkę i mamy 49 koła. No ja bym nie wiem, czemu oni tu są. Dobra, chyba, wiecie co. Chyba nadszedł czas. $51,000. Zapomnienie leży smoka. To czarodzieje, respi to smoki. Spawner. Dobra, reszta, dawać. 52,000. Wzrosła mi nawet siła w tym ataku, niesamowite. Do wody. Ale lagi. Katapulty na coś nie wyjechały, to jest śmieszne. Nie mają takiej prędkości ruchu. Umierają. Nie, jaka siła. 51. Jest więcej się niż mieliśmy. To jest dobry znak. Dotarliśmy do dobrego punktu chyba gierki, gdzie zdobywamy siłę po atakach, a nie ją tracimy. Jest na smoki w sensie, nie chodzi. To jest zajebiście. Wiecie, że zniknął jeden spawner właśnie z mapy smoków? Jeden spawner to jest to. To jest jedyny spawner. Reszta teraz enemy to jest tylko rozjechanie ich. Więc ustawiam się tutaj, bo te 34 tysiące to się raczej rozjebiemy. Tutaj można nawet heala użyć szybszego, żeby moi... Dobra, i te katapulty przynajmniej nie będą w wodzie, więc może szybciej dojadą do walki jakiejś. Czy katapulta leveluje? Katapulta jo, nie? Nie leveluje, to szkoda. Ale czego chcieć od sterty drewna tak naprawdę? Złota to ja chyba zbieram teraz niesamowite ilości są. Co kosztuje drewna? No i jedzenie, okej. Mam dużo jedzenia w sumie. Jakaś jednostka za dużo ilości jedzenia. O, gobliny, ale to jest bez sensu. Oni to na hitka pójdą mi tyle. No niestety, jedzenie zrobiło się mi się. O tym mówię, to jest bezsensowna jednostka. To by było fajnie też dalej. O! Dobra. Fajnie, to się przyda, na pewno. No jedzenie, to dobra, to idziemy chyba z nimi, co? Bo oni mają tego zdrowia 280. Więc jakaś tam powinna... Chociaż, czekaj, jedzenie, złoto. Najwięcej kosztuje jedzenie niż złoto, więc... A lepiej chyba je... A ty co? Drewno, to nie. Coś wolno smoka wydać. Jedzenia mamy w tej grze dużo, nie wiem, jakieś takie kręgi się... Bo jest dużo kręgów z wodą, które dam jedzenie, plus złoto zbieram, ani też. Drewno się wyrównało, lol. Ciekawe, ile z tego będzie siły. Dobra, ile tu mamy siły? 65 tysięcy siły. Idziemy z tymi na dole tu. Ale lagi, jak to się rusza. O Boże, ile to jest jednostek? 464 jednostki! No tutaj jeszcze z góry gdzieś mi dobiegają, nie? Jakieś resztki powinny, bo ja tu wysłałem. Może już dobiegły, bo szybkie są. Nie wiem, a może już dawno je użyłem. Nie wiadomo, nieważne. 34 tysiące... Atak myślę, że tutaj tak... No i co? I... Potem znajdziesz wodę. Myślę, że najbliższe będzie tu. To jest... Raz, drugi krąg. Dawaj, biegnąć. Aj, ale padają. Ale słychać to... Boże, to tak boli, bo po prostu wygrałeś walkę i tracisz jednostki, no. 10 koła poszło, nie, jak nie 20, nie wiem ile miałem, chyba 20, no. Ból. Jaka linia ile druidów tu padło biegnąc. Tu jest woda, więc boss, jeżeli, tu też jest woda, więc jeżeli to nas zniszczą i to będę się to miał do obrony, więc luz, to jeszcze z tym bossem jest jakaś możliwość
połatania. O, tutaj chyba musisz tyle sobie pójść. Następni będą ci, nie? I z tego kierunku. Więc w sumie niech idą aż tutaj. Ja to kupię. O, smok, tak, to jest ważniejsze. Wampiry. Czarodzieje. Mamy dużo jedzenia? Nie mamy. Mamy mało ze sobą, tak się teraz się zjebało. No, zjebało się, tak szczerze wam powiem. Tutaj nie mam. Nie miałem. McDonalda, jak chciałem powiedzieć. Nie, nie o tym chodzi. Nie miałem banku, boże, ale mi się pomyliły nazwy. Na max. Sixte. No tu nie postawię, wiadomo. I tu byli, ale dobra, więcej nie zaszkodzi. Tutaj też można jedzenia, w sumie mam dosyć, ale niech są. Złota też raczej. A tu nie ma magazynu, pozdro. Masz magazyn. Dobra. Moja armia z tego świata, to jest 46 koła, spoko. Lecim tam. Teraz tutaj stawiamy, gdzie tu dziękuję za. Tutaj no. Co to jest? Najlepszy magazyn świata, jo. Wow. Wygląda epicko. To jest pierwszy krąg. Pierwszy bank. On przetrwał. Pierwszy krąg, że przetrwał. Wow. Amazing. To jest kurde rzadki widok. To bym się chciał. To bym chciał mega, więc chyba oszczędzam drewno jedzenia teraz. No. Jedzenie mam. Drewno nie mam. Ale zaraz mam. O! Będzie upgrade. Spoko. To mi się przyda w Hugo. Bo to jest ogólny upgrade. No i wiadomo, upgrade jest trochę lepszy niż jednostka, bo upgrade nie umiera niby, nie? O, i się skończyły upgrade, tak? No to są wieżyczki, to jest no, na mury, ale to tam nie potrzebuje chyba na mury. Już się zdajmy, tak? No i co, ustawię się nawet już w wodzie w sumie. Więc atakują tam najwyżej się o... Dobra, mam mniej siły niż oni, więc jest dupa, nie będę tak atakował. Nie ma takiej opcji. Jednostki raczej strzelające do tego ataku, więc nawet co dokupię tych ziomków. Okej, jak tam moje zasoby? Jedzenia. Niezbyt wtedy. Mogę ewentualnie tych sobie dokupić, no i potem chyba atak robimy. Dobra, ile to będzie siły? 52 koła. Powinienem ich rozwalić z tego co pamiętam, ale nie wiem, boję się, bo to jest tak blisko, jeszcze ten boss na końcu zostanie do pokonania. Ja pierdzielę, to jest tak... Ile to daje siły? Aż muszę... Poczekajcie, kupię go i wtedy zobaczycie siły, bo to mnie zainteresowało. Fajnie jakby banki wszystkie wylewelowały, to ja bym mógł tutaj całe armię druidów stawiać takowe, nie? O kuźwa, atak poszedł sam z siebie, dobra. $40,000 zostało. Dobra, ile ty dajesz siły, ziomek? To chciałem sprawdzić. 300, to jest dobra jednostka, naprawdę. Życia 1000. To jest dobra jednostka, ja powinien w nich inwestować. Tak szczerze, tak. No te smoki, moim zdaniem, dobry wybór to jest. Ja się teraz już nie stało wiele do inwestowania, wiadomka, bo... Zaraz koniec gry, bo atak zostało nam jedno pole do zaatakowania, zniszczenia. Tak naprawdę. Więc przesuwamy się już tam do niego powoli. No raczej ten krąg złotą będziemy używać niż ten. Że lepszy. No w sensie, no dobra, to jest jedyny połączony, nie? A tak naprawdę niech są tutaj. Niech zbieramy armię tu. Bo jak zaatakują, to ja wolę najpierw być gotowy jakby, nie? Wiecie o co chodzi, czyli najpierw tutaj ustawiam sobie armię. To jak nie zaatakują tego w tym czasie, jak zbierzemy fajną siłę większą niż oni, co tutaj naprawdę trochę będzie zbierania, no to wtedy zaatakujemy z tego kręgu, jak dalej nie zaatakują go, nie? Ale jak zaatakują, to z tego, nie? Wiadomo. Tak trzeba będzie zrobić. Ile ja mam złota na sekundę, przepraszam? No powiedziałem, że tak... 200 na sekundę zbieram złota, nie? Tak na oko, no wiadomo, nie jestem w stanie tego stwierdzić, ale nie wiem, mi się tak wydaje. Dobra, tych bym też kupił. Chociaż ostatnio jak walczyłem na smoka tym, no to tak nie oddało, ale dobra. Pamiętajmy, że generalnie rozkażę im zaatakować tylko smoka. Nic innego, będzie atak na smoka, nie będę rozwalał całej wioski, ja chcę to przejść. To są już takie akcje, że nie będziemy do zera atakować. No na pewno. Więc raczej tak to zrobimy.
To na pewno. Dobra, jedzenie mi staje znowu. Więc nakupuję. Czy ja byłbym w stanie poczekać do 200 tysięcy złota? A mi się nie chce na to czekać, tak szczerze, więc tego nie zrobię. Tylko sobie tak się gaś, tylko sobie spojrzałem na ten wykres tam. I ile? 1000-3000. Ja bym zaatakował szczerze już. Tylko że... No w sensie, bo jeżeli byśmy szybko zaatakowali tego smoka, tylko tam wyceluj, nie? Weź wyceluj z niego, gdzie on tam jest. No właśnie to jest to, nie? 71 tysięcy jednostek, nasze siły. W ogóle ja mam 355 jednostek w takiej sile. Wcześniej miałem chyba 400 parę, nie? No, pod 500 podchodziliśmy. W sumie całkiem nie jest zły wynik, trochę polewolowany chyba jednostek, a po prostu te konie tak kupuję. A te konie moim zdaniem oddadzą, chcę po prostu łuczników, nie? Bo te konie mają efekt taki, że... Obrażenie 80, okej, mega słabe tak szczerze, jeżeli smok ma, tamten nie wiem ile ma smoka, ale ten ma niby dzięce, no to tego raz się szybko nie zabiją. Ale jest to zamrożenie, 10% spowolnienia na 3 sekundy. Więc jeżeli... Odporność na ogień, 80% odporności na ogień nie mają! Lodowy łowca, jesteś po prostu amazing! Oni mają na odrzucenie. Dodatkowe zasoby do zabicia. Ci nie mają nic. Na prędce przywołanie jedzenie płaci się im jedzeniem, zajebiście. Powstała jednostka dystansowa, zajebio za nazwy. Nie no, amazing sprawa. Nie wiem, ja bym poszedł w atak. Myślicie, że to jest to? To jest ten moment? Mamy wodę przy sobie, mamy fajne jednostki. Powstała to nawet, niech będzie katapultę, która ma kurde zdrowie 120, więc dostanie hita i się spali. Tak naprawdę od razu, chociaż nie spali się, bo jesteśmy w wodzie. Wykorzystam całe moje zasoby jedzeniowe, czyli kupię tych. Wszystkie ogólnie zasoby, to na pewno. Dobra, jesteśmy wyczyszczeni do zera tak naprawdę, więc 61 tysięcy kontra 71 tysięcy. Daj tego smoka na wizję. Nie, mam nadzieję, że walą smoka. Wygraliśmy, wow. Wow. No amazing. Siła spada, no to byśmy to przegrali chyba. Chociaż może nie, weszliśmy tam jak do siebie, ej, wow. W końcu, widzowie. Ja nie mogę, ja tu jestem po prostu rozwalony fizycznie, psychicznie, nie wiem co się dzieje w tej grze. Niemożliwe. No jestem zadowolony niesamowicie z akcji, jaką się udało dzisiaj zrobić. Burczy mi w sumie aż trochę brzuchu dzisiaj po tej grze. Nieźle, w trakcie mi też trochę burczało, że nie było w sumie tak aż mocno sorki, ale ten, tak dzisiaj wyszło. Męcząca gra jak widzicie, no. Dobra, leci to złoto, 11 pesów, nie wiem. LOL. Okej, odblokowaliśmy wiele, a w końcu ten kupi smok, ale fajnie. Smoki są... Ała, naprawdę. To był najgorszy mecz ze smokami na świecie, ale były piski. Znaczy ja widzę właśnie... Czy to jest postać, czy to jest... Zaczyna grę. Dobra, to jest chyba postać, to nie jest mój przeciwnik, wow, na szczęście. W ogóle nie powinienem mieć w przeciwniku, to odblokowałem tylko postacie, bez kitu. Bossów już nie ma, przecież bossy skończyły. To są postacie. Czy mam jakieś Margot i córki, Pak, Pestkowy Król, Mindnie... Muchomorowa czarodziejka, Demian Draco i trudność niemożliwe odblokowana. Nie gram na niemożliwym, nie ma. Nie dobra, muszę kiedyś chyba. Mi się wydaje, że jest na to osiągnięcie. Niestety. Zbierają żaby, chcą zmienić się w książęta, czasami im się udaje, czasami powstaje co innego. Mogą werbować gobliny i żaby, okej. W rezultacie eksperymentów powstała pierwsza inteligentna dynia o niesamowitych zdolnościach jego nasiona, najpierw służy rodzinę, potem społeczność, teraz to cały kraj. Wow, zaczyna grę z 1500 drewna, wow, a ten w ogóle dostaje tylko jeden trujący drzewo, tak o, w sensie jedną trującą wieżę, o, nie drzewo. Za ten, za przyjęty krąg, słaby szczerze, no i gobliny i żaby, no to jest słaba jednostka. Ten jest fajny, 1500 drewna, kręgi plus 3 drzewa dostają, więc dobra, to też jest w sumie słabe. To jest taki drzewiasty mega, no chyba, że jego jednostki kosztują same drewno, no to wtedy okej. Jeżeli tak jest, to jest mocna jednostka. Jeżeli kością same drewno, to faktycznie. No i ma fajne jednostki też, nie wiem.
Mindy nie uchorować rodzajka. Mindy specjalizuje się w uprawie magicznych grzybów o potężnych właściwościach. Słabe. Słabe, bo to można po prostu kupić z tego tam ołtarza, super, nie? Co tam się dość wampiry kupuje. Więc nie wiem, zaczyna grać się z jedzenia, no okej, okay, fajnie, że się zaczyna, wiele jednostek się zaczyna w sumie, ale w sumie też niewiele się zaczyna tak on, więc fajnie, że zaczyna coś więcej. Plus 3 leczący grzyb, zaprzęty krąg. To jest fajne, szybkie leczenie, jeżeli smoki bym atakował, to po przejęciu kręgu mógłbym szybko leczyć jednostki. I wtedy w ogóle zupełnie inaczej zagrać, że nie lecieć do wody, tylko lecieć jednostki, bo nie, no, tak naprawdę wiele razy się nie dobiegnie do tej wody, nie? Jeden grzyb życia. Okej, okay, czyli z tą magiczną kulą co daje życia jedno chyba. To też spoko. To jest mocna jednostka mi się wydaje wtedy. No. Jakbyśmy dzisiaj nie grali, to na pewno by było chyba spoko za to. Demian Draco. Demian był kiedyś okrutną i istotną bestią, no widać. Aż odkrył ścieżkę pokoju, teraz zajmuje się panowaniem królestwem, które służy najbiedniejszym. Serio? Taki smak. Wieśniacy go kochają. Wow, spoko, niezła miłość. Zaczynają grę 777 złota. Jakie laki. Spoko złoto, nie? Na początek kręgi plus dwóch robotników. Ej, no to spoko, nie trzeba myśleć w ogóle o tym, o stawianiu robotników. Mega, dobra. Trzeba się coś popamyślę, bo przeczytaliśmy wszystko. Jeszcze sobie postać zostało, o co chodzi? Jako Mindy Muchomorowa Czarodziejka, czyli jako ona. Trzeba zagrać. A tutaj jako Wiona Wodna Królowa Jodbloku. To jest Wiona? Nie, teraz to jest Wiona. To pewnie jest Wiona. Aha, czyli muszę zagrać nie on, żeby odblokować to i pewnie jest odblokować to, bo nie mam Wiony żadnej, Wiony czy tam kogoś. No nie odblokowałem w każdym razie, no. A jest jakiś poziom trudności wymagany? Nie. Spoko, to wtedy git. Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że to nie jest najdłuższy odcinek, jaki zrobiłem. No i trzymajcie się, papa, do następnego. Ja jestem dzisiaj mega zadowolony, bo udało się zrobić największe wyzwanie do ciebie. Trzymajcie się, papa, hejos.